Cześć, witam Was z okolic mojego domu. Jesteśmy na takiej prywatnej drodze, która się ciągnie za moim domem. Tutaj się budują eleganckie wille. Niektóre są już zbudowane zresztą i nawet zamieszkałe. Nie pytajcie mnie o ceny, bo nie mam pojęcia, ile kosztuje wynajem albo zakup domów w tej okolicy. Poza moim, o którym się już mogliście dowiedzieć z filmu. Tam, jak widzicie, w oddali góry, Pukeckie Góry. Cały czas się obiecuję sobie, że się dowiem, czy da się na nie wejść, na te góry, czy da się jakiś trekking na Phuket pouprawiać, ale jeszcze nie miałem okazji. Tam się Jasmine zbliża i moja mama spacerują z Haną. Wieczorny spacer. Tutaj jest zagajnik, to jest plantacja rubber tree, drzew kauczukowych. Bardzo popularny widok w tych stronach. Ale ja zupełnie nie o tym dzisiaj. Dzisiaj chciałem Wam trochę o piwie w Tajlandii opowiedzieć. Pewnie wszyscy dobrze znacie, jak się interesujecie trochę Tajlandią, te trzy podstawowe piwa w Tajlandii, które są dostępne w każdym sklepie. Czyli moim zdaniem niemalże niepijalnego sikacza, jakim jest Chang. To jest piwo zdecydowanie najtańsze i najmocniejsze z tych dostępnych tutaj, ale smakuje nędznie. Legendy krążą, że tam dodają jakieś chemii, nie wiadomo czego, nawet podobno narkotyków. Bzdura to totalna, ale bez znaczenia, co tam jest w środku, piwo to smakuje bardzo średnio, chociaż jest bardzo popularne wśród backpackerów. Podejrzewam, że dlatego, że stosunek procentów do ceny jest najlepszy ze wszystkich. Później jest Singa albo Sing ciągle. Też nie udało mi się dowiedzieć. W każdym razie znaczy to lew i to jest takie słodkawe, moim zdaniem mdłe piwo. Też bardzo popularne wśród turystów. I jest wreszcie trzeci z trójcy, Leo. To jest jedyne piwo, które pijam w Tajlandii. O takie, wyważone po środku. Bez porównania zupełnie z polskimi piwami, nawet z tymi masowo produkowanymi żywcami, okocimiami i tak dalej. Naprawdę, swego nie znacie, a cudze chwalicie. Polskie piwo, nawet to masowo produkowane, jest o niebo lepsze od tego w Tajlandii. No ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. A ja dzisiaj mam coś zupełnie innego, coś czego wcześniej jeszcze nie widziałem. Mianowicie lokalne piwo z Phuket, które się nazywa bardzo oryginalnie Phuket. Phuket Beer. Phuket Beer ma 5%. Jest chyba produkowane w jakiejś współpracy z Francuzami, bo na etykietce są napisy po francusku. Tutaj na szyjce jest widoczek, rysunek z Promtip Cape, czyli z takiego słynnego punktu widokowego na Phuket. Kiedyś was tam zabiorę. Piękne zachody słońca tam są. No i hasło Make Every Day a Phuket Day. No, brzmi jak mój każdy dzień. Dobra, to spróbujemy. To piwko jest troszkę droższe niż te takie podstawowe dostępne w każdym markecie. To kupiłem tutaj w takim lokalnym sklepiku, który się nazywa Super Cheap. Jest troszkę tańszy ten sklep niż inne duże sklepy i 7-Eleven na Phuket, ale nie jakoś dramatycznie. To piwo kosztowało mnie 42 baty, czyli jakieś 10 batów więcej niż te popularne piwo. Dobra. Już zapada zmierzch, nie jest tak gorąco. Pora na piwo było wcześniej, jak było naprawdę upalnie, ale teraz też wejdzie. Ciągle jest prawdopodobnie około 30-28 stopni. Rzeczywiście rześkie. Może to też wynik tego, że butelka jest taka zielona w stylu holenderskiego Hrolsza albo duńskiego Carlsberga, ale piwo jest odświeżające. Na etykietce twierdzą, że swoją świeżość zawdzięcza temu, że powstaje na bazie tajskiego jaśminowego ryżu. Ja się na piwie nie znam, lepiej się znam na winie, ale jeżeli już miałbym wybierać, jakie piwo bym pił w Tajlandii, to Phuket Beer byłoby na pewno na wysokiej pozycji. Bardzo odświeżające. Jeszcze na Phuket, z tego co wiem, jeden lokalny alkohol się produkuje, rum Chalong Bay. Też jeszcze nie miałem okazji go trafić w sklepie, ale będę badał sytuację. Jak go znajdę, to na pewno będziemy go wspólnie degustować. A te klasyczne, popularne wśród turystów tajskie piwa też pewnie jeszcze razem łykniemy na wizji. Porównamy między sobą. Zresztą każdy ma swoje zdanie. Chang rządzi
wśród backpackerów, bo jest mocny i tani. Single piją często dziewczyny. Leo mi polecił kolega Irlandczyk, a kto jak to, ale Irlandczycy się na piwie znają. A dzisiaj nowe odkrycie. Phuket Beer. Phuket Beer pite. Tam słońce sobie zachodzi za gajnikiem z drzew kauczukowych. Oddali piękne góry. Tam Hanna już ze spaceru wróciła. Piękny wieczór na Phuket. No, to już wiecie mniej więcej jak wygląda. Ja wiem jak smakuje Phuket Beer. I do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.